Celem rozciągania statycznego jest rozluźnienie ciała po treningu fizycznym lub po prostu po ciężkim dniu. Rozciąganie oddziałuje regenerująco nie tylko pod względem fizycznym, jak również psychicznym. Oto kilka propozycji rozciągania dolnych partii mięśniowych. Można je wykonywać codziennie. Każdą pozycję wytrzymaj 30 sekund. Przygotuj matę i zapraszam do ćwiczeń. Przejdź do klęku z prawą nogą w przód. Piętę z tyłu skieruj w górę. Z przodu kolano nie wychodzi za linię stopy. Wypchnij biodro w przód. Jednocześnie napinając pośladek lewej nogi. Podnieś ramiona w górę. Zostań w tej pozycji 30 sekund. Pamiętaj o oddychaniu. Wdech nosem, wydech ustami. Z klęku podpartego podnieś biodra w górę. Jedną nogę zostaw na podłożu, drugą skrzyżuj na nodze postawnej. Spróbuj wcisnąć piętę w podłoże. Pamiętaj, żeby palce stopy były skierowane do przodu. Po 30 sekundach wróć do klęku podpartego i zrób ćwiczenie na drugą stronę. Usiądź ze złączonymi stopami i kolanami na zewnątrz. Trzymając proste plecy, naciśnij łokciami na uda. Postaraj się wypchnąć biodra w przód i nie naciskać na kość ogonową. Nie napinaj ud i oddychaj spokojnie. Przytrzymaj pozycję 30 sekund.